Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Mam nadzieję, że w ostatnim odcinku tego Bizancjum, bo już naprawdę ta kampania dała mi w kość, ale mam nadzieję, że się ją ciekawie ogląda, bo jest naprawdę ciężko. W dzisiejszym odcinku będę się mścił zarówno na Mameluku, Węgrach, oraz też, no nie będę się mścił na Neapolu, ale też planuję go podbić. Nasza ekonomia jest gotowa, zarabiamy 238 golda total income'u, co plusuje nas dość wysoko, zresztą jak widać. Może wojsk nie mamy super licznych, ale powinny dawać radę. Atakujemy Mameluka, gdzie na Cassius Belli Holy War go zaatakujemy. Dobra, wojska Mameluka pojawiły się pod Aleppo. Zobaczmy, czy damy tutaj radę im. Zresztą nie są wszystkie ich w armię. Statystyki 111 versus 127, 5-1 do 5. Mają więcej morali? Jakim kurde cudem? Mają więcej armat. Na pewno dosilimy armię do pomocy, która raczej nie będzie potrzebna, ale zawsze większe straty im zadamy. No i wyjebiście. Tutaj czekam, aż zajmiemy całą Anatolię, co zaraz powinno się wydarzyć. Lecimy za chwilę dalej z atakiem. Kończymy wojnę z Akunul. Chociaż w sumie, jak patrzę, ile mi to agresywnej kosztuje, to za 5 lat ich po prostu osobno zaatakuję. No i tutaj doszło pod Alkarak do większej bitwy, którą możemy przegrać, bo mamy minusy. No ale zobaczymy, może nam się uda. Dobra, wygraliśmy ją. Zajmujemy teraz tutaj Tambukt. Tak, i tutaj będzie dobre miejsce do trzymania tego fortu i bronienia przejścia od dalszych terytoriów Mamluka, chociaż on może mnie jeszcze przez Quarakundrul wyminąć, ale nie powinno być chyba z tym problemu większego. Oh my god, zapomniałem, że te terytoria to chyba Neapol zaraz sobie weźmie, bo on tutaj claimy ma. Chociaż chyba nie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Kair zdobyliśmy teraz na Aleksandrę, jest tu? O kurde, coś tak... Nieważne, nieważne. Coś mi się pomerdało, jak zwykle zresztą. Pięknie ich niszczymy. No ta przewaga w technologii bardzo dużo nam daje. No, ale tu na takie momenty trzeba czekać na Veryhardzie. Nie zawsze, bo nie zawsze, ale często. Dobra, Aleksandria zdobyta. Oh my god, tu nic nie będzie łatwym przeciwnikiem. Zobaczcie, ile to ma wojska. To jest 80 tysięcy. Chciałem to wypisować. Dobra, tych prowincji potrzebuję. I kolejna duża bitwa pod Tambukt. 100 tysięcy przeciwko reszcie 50 tysiącom. Wow, niezłe straty im zadajemy. Tutaj w Tunis się wbiliśmy. Mamy dużą przewagę w dyscyplinie. I daliśmy radę, ale to chyba nie zdążył po prostu dosłać posiłków, tak mi się wydaje. Bez jaj pod Kef wygrałem bitwę. Co prawda spore straty w piechocie, ale przeciwnik znacznie większy. Czyżby Tunis... Nie no, Tunis nie jest zacofany. Mogę już Tunis z tej wojny tutaj wyłączyć i chyba to zrobię. Plus za pieniądze. Jedną prowincję sobie weźmiemy, żeby po prostu tutaj graniczyć z nim. A nuż będę chciał im jakąś wojnę wypowiedzieć za jakiś czas. Ale takie coś zróbmy. Będziemy mieli tutaj wtedy taką fajną bazę wypadową. No i w tej wojnie z Mamelukiem dużo więcej nie wezmę, oprócz całej tutaj Anatolii, no prawie całej, bo jeszcze Cypr mi został. I tutaj całych prowincji związanych z Syrią oraz odcięcie Mameluka od Quarakundrul. A tak, żeby się wzajemnie nie podbijali, tylko żebym ja ich podbijał tutaj na spokojnie. No, trochę overextensji mamy, ale mamy też chwilę czasu na ogarnięcie się. I lecimy za chwilę w wojnę z Węgrami, która będzie dużo cięższa, dużo krwawsza. Trochę tych misji teraz wykonam, na szczęście. Chociaż nie tak dużo jeszcze, jakbym chciał, a to chyba dlatego, że nie mam pokorowane. Ej, fajne to, 25 armii tradycyjnych dostałem. Teraz stawiamy troszeczkę tutaj budynków do Manpowera, bo już wszystkie manufaktury mam pobudowane wszędzie, z tych takich, co się zarabia, więc tam, gdzie mamy miejsce, to budynki do Manpowera i do ilości wojsk teraz stawiam. W sumie to nie wiem, czy pokazywałem mój build idei, ale tak się prezentuje. Trade quantity, religijne quality i ekonomiczne. Nie z polityk dyscyplina, trade efficiency, local development, good produce, good produce. Good produce jest najważniejszy w tym wszystkim. W sumie bez tych morali dałoby się obejść. Kończymy wojnę z Akunul w międzyczasie, taką małą, szybką, żeby tutaj podbić resztę tych terytoriów dla mnie. Prowincje po okorowaniu od razu zaczynam nawracać maestry misjonary z trajem.
Dostałem Unię nad Neapolem. Nie mogę, to wojna z Hiszpanią, która jest moim sojusznikiem, tak? Też powiem szczerze, że liczyłem, że tutaj właśnie nam wejdzie ta Unia, ale... Dobra, to jest łatwa wojna, nawet nie wiem, czy ją będę wam pokazywał. I od razu wpadła misja Secure Southern Italy. Bo czemuż by nie? No teraz musimy tylko odbić Sycylię. Powiem wam, że ta wojna jest tak bierna. Ja sobie tutaj lecę na czwórce i tak patrzę, co się dzieje. No Neapol i tutaj flota neapolitańska wbiła się w flotę portugalską i to będzie po prostu rzeźnia. Tak. I zakończyliśmy tą wojnę zdobyciem tutaj kawałka Sycylii. Niestety to oznacza, że Hiszpania przestaje mnie lubić. Szkoda. Dość upierdliwe to będzie w następnych tych grach. Chociaż najlepsze w tym wszystkim było to, że chociaż raz mnie Moskwa nie zdradziła. Podczas tej kampanii chyba 6 czy 7 razy ze mną zerwała sojusze defensywne. Serio, Boże, Moskwa, jedna wojna, w której ten pak nie brał udziału totalnie. Tylko stał u siebie na prowincjach. Dwa kadepta. Węgry mają kolejną wojnę z tutaj Litwą i Polską, a ja zaatakuję Genuę, bo potrzebuję ich terytoriów. Spłacę tylko Moskwę. Jej, cleansing herezy na Genuę, wreszcie! Może najpierw zajmijmy Rzym, chociaż tu też jest Milan, który będzie z nami walczył. Wasalizujemy jeszcze Teodoro, bo o tym totalnie zapomniałem. Ja nie wiem, czy bot się nie zbagował, czy coś, chociaż grę przełączałem i on nadal tutaj tak siedzi. Nie rusza się na moje forty, wcale w ogóle nic nie robi. O, chyba Węgry trafiły wreszcie kosą na kamień, zobaczcie. Z Litwą przegrywają. Haha, bibiście. Dobra, idzie nawet dość łatwo, za chwilę zdobędziemy Peszt. I w sumie Węgrom zerwę po prostu relacje z Brandenburgią, bo Austria nie jest żadnym przeciwnikiem dla nas. No i muszę powiedzieć, że to księstwo litewskie bardzo mi się podoba, jak urosło. I ja szkoda, że będę musiał go ruszać, żeby tutaj zdobyć cały region Krymu dla siebie. To wcale nie tak, że Węgry mnie trochę wkurzyły w tej kampanii i ja teraz tak chodzę po ich terytoriach i po ich splądrowaniu je jeszcze palę dodatkowo. Nie, to wcale nie tak. No i to jest naprawdę piękny widok tej sprawiedliwości. Każdą jedną prowincję lecę i spalam tutaj. Zobaczcie mapkę dewastacji, jak to nam się ładnie teraz prezentuje. O, całe Węgry to kupa. I tak ma być. A mapka lutu pokazuje, że jeszcze coś tutaj ugram. Ale już nie traćmy czasu na ten badziewny kraj. To, co mogliśmy, to splądrowaliśmy. Resztę niech sobie zajmie Polska. Odbije te swoje terytoria. No i niestety Litwa sobie to wzięła, więc ja wziąłem całą resztę. I zobaczymy, jak tutaj się podzielimy, czy nie będę musiał tego zaraz jeszcze odbijać od Litwy za chwil parę. Ej, teraz się jeszcze skaptałem, że miałem jeszcze od dawna taki prosty achievement do zrobienia. Starting, żeby zacząć jako nacja ortodox i zmienić muszę Rzym na wiarę prawosławną i ustanowić tutaj metropolitę. Co właśnie zrobiłem i achievement mi wpadł. Jeden z prościejszych achievementów, a cały czas go nie miałem. I rozpoczynamy tutaj wojnę z Quara Kunjul, o której tak naprawdę potrzebuję tylko jednej prowincji, ale zabierzemy troszeczkę więcej. No chyba, że mój wasal będzie do takich durnych bitewek tutaj doprowadzał. Chociaż daliśmy radę. To teraz marsz na stolicę. No okej, w ten sposób kończymy tutaj wojnę. Specjalnie biorę te prowincje. Co to była, Gruzja czy coś takiego, żeby je później ufortyfikować i niech sobie komputer to w naszych późniejszych wojnach kiedykolwiek później zdobywa. Nie jest to dla mnie żaden problem, tutaj będą sam takie górskie fortece. Atakujemy teraz ponownie Mameluka, naszym celem jest głównie zdobycie Cypru, ale zaatakujemy przy pomocy świętego Cassius Belli. Lecimy wojskiem do Tunisu, żeby się go pozbyć z tej wojny, bo jest dość upierdliwy. Bum, 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 poczuj Tunis ten szum, nadchodzi w pierdol. I nie będzie niczego, ha, ha, ha. Ło kurde! No to Łukasz ma fuksa. No i by nie przedłużać tej wojny, no to weźmiemy te prowincje, które na razie potrzebuję do dalszego etapu moich misji. Plus troszeczkę Ziemi Świętej i wszystko korujemy. O, kontrola Anatolii, recover Antioch. Mamy Jeruzalem, co dodaje mi kolejne tutaj Patriarch Authority, którego w ogóle już nie potrzebuję. Byzant Gains, Pernambuco, Teodoro, National Man... O, patrz, jakie to mocne! 25% dodatkowego manpowera? Jeruzalem odbite! Deus Vult! O, Cyrkazję robimy na wasala, którą zaraz sobie zjemy. Gazikund? No, niezbyt. Boże, on taki malutki kraj i prawie 5200 manpowera na miesiąc. No!
tak jak sobie patrzę teraz po świecie, to drugi w kolejności jest Zmin, który ma 4000, potem Austria 2700, Brandenburgia 3000, Burgundia 1800. Śmieszne to dość. Atakujemy Węgry, naszą superiority, casus belli. W ogóle naszym celem będzie tutaj zdobycie całego regionu Zagrzebia dla siebie tym razem, a od Austrii będę chciał tą jedną prowincję. No i teraz będziemy mieli tutaj bardzo dużą bitwę pod Zagrzebiem, może nie jakąś idealną, ale zobaczymy, jak nam za chwilę ona wyjdzie. Myślałem, że uda mi się to przechwycić, a jak nie, to dosłamy powolutku nasze wojska, że tutaj dalej się bitwa toczyła. No i pięknie, 41 tysięcy zabitych. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, który to już stack wipe, bo na razie było ich naprawdę dość sporawo. No ale nasze wojska troszeczkę się wykrwawiły, biegając pomiędzy Wiedniem i Zagrzebem, tak w kółeczko. I stack wipeując, to jest total... nie. Tak, lost? Tak. 369 tysięcy wojska. Chociaż sam też mam niezłe straty. Nie, no co to jest? Czy to są jakieś oddziały najemne, które od razu niszczymy? Od Austrii biorę tylko tą jedną prowincję, plus zrywam ich sojusz z Brandenburgią. I potem mamy coś takiego, Triumph for Balkans, za podbicie całych Bałkan dla siebie? Jakie to jest mocne na tym Bizancjum. Szkoda, że nie gra na normalu, nie robię jakiegoś podejścia pod WCK. Tutaj będzie łana bitewka z Węgrami na moich prowincjach obronnych. Boże, co ja im tutaj zrobiłem? Nie, naprawdę ich zgwałciłem. Możemy wykonać kolejną misję Conquer the Balkans. I niestety, no, kolejna misja będzie wymagała ode mnie tutaj działań z Austrią. A ta wojna nie będzie wesoła. No i taki peace deal z Węgrami wystarczy spokojnie. Cały Zagrzeb nasz, tutaj tą jedną fortecę weźmiemy. Mamy teraz dojście do ich stolicy w każdej wojnie. Koalicja mi grozi. Muszę uważać, wypuściłem tutaj wasala w Wenecję tylko po to, żeby odbić trochę prowincji, bo przejrzałem dalsze misje. Osobiście mnie najbardziej ciekawi, czy jak przeprowadzę tą misję, to czy skasuję katolicyzm na świecie i czy zdobędę achievement za bycie obrońcą wiary niekatolickiej tej grupy całej, zobaczcie, bo niby mogę to zrobić jako Bizancjum. Jako prawosławne Bizancjum mogę to zrobić. Dość ciekawe. No to teraz będziemy mieli naprawdę niezłą rzeźnię. Naprawdę niezłą rzeźnię. Będzie mi pewnie na maksa rwało. No ale cóż, poradzimy. Trzeba najpierw włączyć te kraje tutaj z wojny, które się da łatwo, czyli Węgry oraz Litwę. Co za stack wipe Węgrom zrobiłem. O nie, ikonę straciliśmy. Trzeba ją odnowić. Dyscyplinka zawsze na propsie w takich wojnach. A oni dostaną teraz tutaj chyba stack wipe'a 300 tysięcy wojska, chociaż nie, bo to góry. Więc minus 2. 300 tysięcy wojska w jednym miejscu. O Boże, przecież to boli wzrokowo, nie? Ale lecimy teraz na Peszt. Pozajmujmy troszeczkę tych prowincji dookoła, żeby wypisować Węgry jak najszybciej. Boże, jak tu mi wszystko tnie podczas tej wojny. Komputer się ruszył. Gdzieś tutaj chyba wejdzie jakiś stack wipe. Tak... ja nie jestem w stanie się ruszać tutaj za bardzo. To wszystko tak jakoś mi tnie strasznie. Aha! Prawie, patrzcie, 2 miliony po przeciwnej stronie wojska? No prawie 2 miliony po przeciwnej stronie jest wojska. Co za shit? A ja... co ja zaatakowałem? Co ja tu zaatakowałem? Takie bitwy to ja lubię. Dobrze, Węgry wyjmujemy z tej wojny. Jest mi jak najbardziej to na rękę, tym bardziej, że... no straty mam już niezłe. Chociaż niekoniecznie. Dobra, ja w sumie to już lecę oblegać tą Austrię, bo w zasadzie i tak nie mam już tak za bardzo wyjmować z tej wojny. Stała Brandenburgia, która jest cholernie duża, jest cesarzem, więc będzie zawsze broniła chleb. Nie zauważyłem tego, że się zmieniła. Moskwa wyszła mi z tej wojny. Hała. Ja naprawdę nie rozumiem, jakim cudem moja flota zatopiła 31 okrętów ciężkich. Nie rozumiem. Okej, i zdobyliśmy kolejną tutaj garść prowincji. Już mogę wysłać. Jakie straty! 1 000 000 po mojej stronie, prawie 2 miliony po przeciwnej. Masakracja totalna. Ja sam straciłem już 612 tysięcy. Najlepsze jest to jednak, że wcale mnie to jakoś nie zabolało wszystko. Serio? I on mi wypowiedział wojnę koalicyjną, papież. Czy to jest jakiś kretyn? Tyle zachodu o zdobycie Wenecji. Na koniec kazali mi ją splądrować z tej misji. No nic, trudno. Eternal City. Dalej mamy agresywna ekspansja w tym momencie dopiero. A zostaje nam dana. A my się bierzemy teraz za zdobycie tutaj całego regionu Aleksandrii i Kairu, co jest jedną z ostatnich misji potrzebnych do... Restore Patriarchy, co chcę zobaczyć, co się wydarzy.
Teraz czas na bardzo szybką wojenkę tutaj z Mamelukiem. Raczej nie będzie ani ciężka, ani długa. No i pięknie, obszar tutaj cały zdobyty. I teraz robimy misję Recover Alexandria, jak i Restore the Pantarchy, jakkolwiek się to wymawia. Wyłączamy papajęcy na świecie. I czy to zadziała podobnie, jak było to w przypadku papiestwa? Niestety nie. Myślałem, że to zadziała tak jak w przypadku papiestwa tej misji, że zmieni wszystkim religiom katolickim religię na prawosławie, no ale chyba nie wyszło. Tu już w dalszych misjach nie ma nic ciekawego. Co prawda byśmy naprawdę mogli już otworzyć takie prawie cesarstwo rzymskie, ale to prawie. Gdyby mi tak źle nie poszło na początku, to myślę, że jeszcze bym to poleciał dalej, ale tak, to myślę, że nie ma sensu już kontynuować dalej tej serii. To co chciałem, to zrobiłem. Basileus już od dawna został osiągnięty, mamy wszystkie wymagane do tego prowincje, plus znacznie więcej, bo bardzo ciekawe są te bizantyjskie misje. Polecam ten kraj każdemu do gry, bo jest naprawdę ciekawy i śmieszny i można tutaj dość sporo zrobić, zwłaszcza na poziomie normal, very hard, i ta kampania nie powinna być aż tak ciężka i spokojnie można Bizancją otworzyć cesarstwo rzymskie, a potem może i podbić świat. Ale to może wy zrobicie. Na koniec takie szybkie przejrzenie statystyk. Mamy 312 tysięcy wojska, 123 dyscypliny. Nasz total income to 369 golda, co jest cholernie małą ilością jak na ten moment. Oraz nawet nie jestem pierwszym great powerem na świecie. O co za żal! Ale to jest very hard, on ma swoje prawa. Chociaż i tak muszę przyznać, że jak na 1700 rok, to jednak dość małe limity są tutaj wojska. Co nie zmienia faktu, że boty jednak bardzo lubią używać najemników obecnie. Tak, nawet nie mam największego total income, ale co tutaj się dziwić. Takie ogólne podsumowanie kampanii u nas. Co mam, czego nie mam i co zdobyłem, co zrobiłem. Zapraszam do zajrzenia też w kartę społeczności, bo możliwe, że wrzuciłem tam ankietę z tym, co ma się pojawić w ramach kolejnej serii. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!